Zrób podróża ku światłu. 30 września w klubie Kwadrat odbył się koncert w ramach trasy 61 Tour. Jest to wspólna trasa raperów poznańskich. Górala, Słonia, Szelera, Kaczora. No i oczywiście wraz z nimi również nie mogło zabraknąć. Jak zawsze niezawodny DJ Sojna, zróbcie hałas na Sojnę! Wbijać? Obowiązkowo wbijać na 61 Tour, bo to jest normalnie impreza miazga, to tego nie porównasz do niczego, no nie? Właśnie to mi się podobało, że jest koncert, a są nowości. To, co jeszcze nie wyszło, co ludzie jeszcze nie mają w domach. To mi się właśnie podoba. Tego dnia, 30 września, odbyła się również premiera najnowszej płyty Kaczora, Ostatni Bastion. Nie omieszkałem oczywiście podczas koncertu sprawdzić, kto już zdążył przesłuchać tę płytę, a także wyciągnąć od nich opinię na jej temat. Także sprawdźcie opinię na temat płyty oraz koncertu Kaczora. Powiedzcie mi, jak podobał wam się dzisiejszy koncert? Jak dla mnie, bardzo zjawiskowy. Bardzo zjawiskowy? Tak. A co było zjawiskowego? A ogólnie wszystko. Dla niego było nudne, bo wiesz, no chłop, to nie są nie te klimaty, no nie, to nie rozkminiasz tego, nie. Ale ogólnie to wszystko jest w porządku. No, tylko... A powiedz mi, miałeś okazję już usłyszeć Ostatni Bastion, najnowszą płytę Kaczora? Wiesz co, słuchałem kawałków promujących tych teledyski wszystkich, które wypuszczał. Powiem ci, jestem pod wrażeniem, jak to co przedstawił na Przyjaźń, Duma, Godność, to Ostatni Bastion przebija wszystko, moim zdaniem. Dla mnie Kaczor zrobił robotę naprawdę konkretną, to ja mogę powiedzieć. Koncert był konkretny, był głośny. Jak na wjazdówkę, to bardzo dobrze to się przyjęło, tak mi się wydaje. Pierwszy raz byłem na Kaczorze, ale zrobił zajebiste wrażenie. Też mi się podobało. A mieliście okazję już usłyszeć najnowszą płytę, Ostatni Bastion? Nie, szczerze mówiąc nie, ja słyszałem tylko single, które teraz wyszły, wiesz. Dzisiaj pierwszy raz słyszałem właśnie ten jego nowy materiał. Dzisiaj miałem okazję. No dzisiaj miałem miejsce premiera, dlatego szukam takich ludzi właśnie, którzy zamówili pre-order. I już dostali tę płytę? No to nie. No ja akurat dzisiaj słuchałem tego pierwszy raz. No. Jak po koncercie wrażenie? Słyszy pan, nie mam głosu. To jest kwintesencja tego właśnie, co się wydarzyło. Dokładnie. Najlepsza śmietanka. Najlepsza śmietanka poznańskich raperów. Tak jest, dokładnie. Przyszedłem dla koleżanki na koncert, ale Kłaczor, Góral, Szelerini, Słoń, Jara, nie po prostu... Nie matce. Przebierasz, wszystkich po prostu. Wszystkich, cały poznański rap. I ogólnie Peja, RPS, El Polako. Piansko, super, bardzo fajny koncert. Bardzo fajny, tak? A słyszeliście już najnowszą płytę, Ostatni Bastion? Jeszcze nie, ale będzie dobra na pewno. Będzie dobra, bo dzisiaj była premiera. No właśnie, tak, słyszałem. Te kawałki najnowsze super, te dwa co odwinął. A jak siadają na koncercie? Elegancko, oby tak dalej. To Ostatni Bastion, wszystko mam tu obleżony. Prawdziwości cienne i jasne strony. Dla tych podróży ulic daje nam miasto. Dla tych, co chcieliby zburzyć Ostatni Bastion. Jesteście tu? Zrób podróż ku światłu. Zrób podróż ku światłu. Zrób podróż ku światłu. Ci ten blask jego wart, mimo iż czasem braku. Aha, zrób podróż ku światłu. Zrób podróż ku światłu. Kaczor Joe spierdala. To jest jedyne, co można powiedzieć na jego temat. Chce się aż kupić płytę. Kaczor wymiata. A jak podobał ci się koncert Kaczora? Ogólnie się jaram, ogólnie nowa płyta Kaczora to jest... A miałeś okazję już przysłuchać Ostatni Bastion? No stary, oczywiście. Nie pierdol. No nie pierdol. I to jest moja szwagierka. Ogólnie to tak. Kaczor, ja się ogólnie jaram, bo nie byłem jeszcze na koncercie Kaczora w Krakowie. I rozjebał mnie. Ja ogólnie jak Kaczor grał, to krzyczałem cały czas, nauka nie poszła w las, nie wiem dlaczego. Ale strasznie mi się podoba ta nutka. I ogólnie fajnie jest, stary, ogólnie lubię chodzić na koncert. Pozdrawiam mamę i tatę! Okej, okay, a hey! Ale ogólnie Wojtek Zakrzewski jest przechujem i... Nie wiem, jak Kaczor ma na imię, ale Kaczor też rozjebał tą płytą. Jaram się. Mieliście okazję przed koncertem przesłuchać tą płytę? Paru kawałków tylko. Jak wrażenia? Bardzo dobre. Bardzo dobre, tak? Dlatego kupiliśmy. Ja słuchałem tylko trzech kawałków i byłem ciekaw reszty. Bardzo jestem zadowolony. Czyli Kaczor był taką główną gwiazdą, która przywiodła cię tutaj. Tak jest. Nie jaram się poznańskim rapem. Poznański rap to jest rap, który kurwa jednak wiesz, ma przekaz i trafia kurwa do ludzi. To nie jest taka siepacka kurwa, co mają, nie wiem, w Warszawie. Kraków też się odradza w swój sposób, no nie, Szajka też i wszyscy. Jak podobał się dzisiejszy koncert Kaczora? Kaczora? Ale tam do kamery, proszę. Pamiętaj, całkiem dobrze. Nie ma ściemy,
jest zajebiście. Nie ma ściemy, autentyczny człowiek, prawda? Nie ma ściemy, jest zajebiście. A powiedz mi, miałeś okazję... Czuć. A miałeś okazję już przesłać Ostatni Bastion, najnowszy album? Nie miałem okazji. Dzisiaj miała miejsce premiera. Szukam takich ludzi, którzy dostali w preorderze tą płytę. Niestety... Ja niestety nie dostałem, ale nadrobię. Jak wspominałem wcześniej, tego dnia na scenie pojawił się również Góral, Słoń i Scheller. Jako WSRH zagrali premierowe, niepublikowane nigdzie dotąd utwory, które znajdą się na najnowszej płycie. Że sprawdźcie, co działo się dalej. Koleżanka czeka na Słonia, bo nie wierzy, że Słoń ma trąbę. Słoń będzie moim przyszłym dalszym mężem. Kolejnej klasy, poznańskie kohorty, co na się nie wątpi, na nas się stawia w ciemno. Spójrz jak okoledą i faciaty bledą. Dzisiaj Słoń gra z Schellerem premierowe utwory. Tak, z nowej płyty właśnie. Słoń ma nawijać, no i dlatego przyszedłem zobaczyć, co tam ciekawego, czy warto później płytę kupić, czy nie. Ale myślę, że i tak kupię w ciemno nawet, bo Słonia każdą płytę kupuje. Returneski Słoń Scheller, wciąż jeden z najprawdziwszych. Niech się nie wypowiada ten, co naszą drogą jeszcze. Jeszcze raz, to jest Bóg! Wielu postrzega fakty, ostrzegam przed hipokryzją. Z nimi znam tej rap gry, nawijam z wizją. Nie chodź dziś, chłopcze, coś udowodnisz, to podbij. Łatwiej powiedzieć niż zrobić. Wielu tylko mówi, a tylko garstka suwarta. Wiesz, o co chodzi, kłamliwość dla gry. Zarazą na nią, z od razu patrzę. Mój bastion, mam zarąb, z epidemiologiem 12. Fame, skurwie, no kraśnie. Nawid, jak ten 16, jebać, trafisz. Są grę rozsławić, stąd do Abu Dhabi. Niech mądrze śmiali, bo ciuszami i głupcu. Gry po sobie zostawić wersję ze szlachetnego krusu. New school, trusku, jedno bak do półwódku. Fura! Jak się macie? Myślę, że jak najbardziej interesował mnie Góral. Myślałem, że dzisiaj będzie zagra nową płytę i będzie spoko. Tak się trochę nastawiłem na tą nową płytę, a tu jednak nie. I właśnie chciałbym zobaczyć, jak zagra tą nową płytę. Swoją preludium. Pora przewartościować grę rap pełną idiotów teraz. Również waszych rekomendacji zbliżających się wydarzeń muzycznych. Jakie koncerty w najbliższym czasie polecasz naszym widzom? Ja polecam 8 października, polska wersja, sprzedaje bilety. Zapraszam do Rotundy, 8 października, godzina 20. Widzimy się
pod sceną i pod backstage'em. Ci, którzy będą mogli oczywiście. Rotunda, tak? Rotunda, tak. Chociaż... Czy do tego czasu będzie otwarta? Jest taka sytuacja, że rotunda ma być zamknięta, aczkolwiek... Jest zamknięta. Jest, aczkolwiek koncerty, które są zaplanowane, mają się odbyć. Mhm. Więc, to dobra informacja. Więc polska wersja na pewno się odbędzie, a tak o Hemingway już wiem, że po prostu przestraszył się, że jest rotunda zamknięta, czy ma być zamknięta, już jest niby, przez Żaczka, który im tam sprawę z przejazdem pożarowym wycwanił się, to zmienił miejsce koncertu. Mhm. Więc tako Hemingwaya w Rotundzie nie będzie, tylko zmienili na kwadrat. Czyli tako będzie tutaj? Tako będzie tutaj, tak. Okay. Czyli zapraszamy na tako. I na polską wersję 8 października zapraszam. Bambi Grab Attack, DJ Chester na skreczach. Pozdrawiam, wielkie ją. Na PZ-a chciałbym mieć też tutaj, ma być w Krakowie. Ostatnio przegapiłem Kękę, no ale to nie dałem rady, a też chciałem bardzo, iść tą nową płytę premierował. I w sumie nie wiem, co tam się szykuje w Krakowie teraz w najbliższym czasie, nie sprawdzałem jeszcze. PZ tutaj będzie, w tak, klubie tak, Kwadrat 8 października, jak dobrze pamiętam. Tak, tak, dokładnie. No to na niego zamierzam się właśnie wybrać. No, od zawsze się jarałem PZ-em, no to myślę, że warto będzie pójść, zobaczyć. Kult, oczywiście. W Łaźninowej, jak dobrze pamiętam. W Łaźninowej, tak. Jak nie w Rotundzie, nie pamiętam już. Zabili mi żółwia, też bardzo dobry zespół. Czy są jakieś koncerty odbywające się w Polsce w najbliższym czasie, które mógłbyś polecić naszym widzom? Kurwa, myślę, że tak jak teraz. Laocze, na przykład. Gdzie dokładnie? Koncerty, tak? Gdzie dokładnie? W Krakowie, Koma w Krakowie, co jeszcze? Wiewiórka na drzewie na przykład. Takie właśnie takie klimaty. No i co jeszcze na przykład? Koma, Laocze, Wiórko na drzewie. Z tych klimatów Wiórko na drzewie też się Kabanos mi się na myśli. Kabanos, o właśnie, i tutaj też będzie. Tak, w Kwadracie będzie, tak, no. Dokładnie. Też, już niebawem. Już niebawem, chyba w listopadzie. Ja osobiście zapraszam również na Kabanosa. Oj, też mam chęć. Polecam trasy na 61 Tour, to jest jednak... To jest kurwa rap. A spróbuj. Jest zaskakujące to, że grają inne show. Grają coś nowego. Grają nowe kawałki niepublikowane do tej pory. No i właśnie to jest dobre. Dzisiaj mieliśmy okazję tak naprawdę usłyszeć te rzeczy, które jeszcze nigdy nie miały miejsca, nie ujrzały światła dziennego. Dokładnie tak. No. Dlatego dla wszystkich, którzy mają wątpliwości jeszcze, czy wybrać się na 061 Tour. Wbijać? Obowiązkowo wbijać na 61 Tour, bo to jest normalnie impreza miazga, to tego nie porównasz do niczego, no nie? Okej, okay, tutaj gdzieś pojawi się odnośnik na dalsze koncerty. Zapraszamy. Dokładnie, zapraszamy wszystkich. Dzięki wielkie. Elo. Dzień dobry. Elo. Czy są jakieś koncerty w Polsce w najbliższym czasie, które się odbywają, które mogłaby pani polecić naszym widzom? Nie wiem, chyba nie jestem w stanie w tym mówić. Okej, dziękuję bardzo. Jakiego na pewno bym się wybrał, jeszcze na nim nie było miłos. Kękę był tydzień temu. No, tutaj w tym samym miejscu. No to musimy żałować taki raz. Nie dotarł do nas. Albo informacja gdzieś się obiła uszy po prostu, no ale chciałbym na Kękego się wybrać. No. Czy są jakieś koncerty w najbliższym czasie w Polsce, które przykuły twoją uwagę, które mógłbyś polecić naszym widzom? Wiesz co, nie wiem, były koncerty, które bym mógł polecić. Ale on na przykład nie polecał. Ale teraz to nie wiem, nie polecam, naprawdę polecam trasę na 61 Tour. Ale w tym klubie? Niekoniecznie w tym klubie, w całej Polsce. W tym się wybieramy na Hunter jeszcze. Jakie koncerty polecasz w Polsce, które odbywają się w najbliższym czasie? No, wybieram się na koncert do Wrocławia w niedzielę. Ten sam koncert, więc... Też 61 Tour, tak? Tak jest, dokładnie. A panie co polecą? Ja wybieram się do Rzeszowa też na ten koncert, bo jestem z okolic, także też mam nadzieję, że będzie tak samo fajnie jak dzisiaj.